Cześć, z tej strony Marek z Trybu Solo. Dziś mam dla Was grę Smartphone Incorporated. Jest to gra wydana w Polsce przez Portal Games. Bardzo dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. Jest to wielkie pudło. Jest to gra ekonomiczna, która jest wielkim, jak widzicie, ogromnym pudle. Zważyłem je sobie na wadze kuchennej i ma prawie 4 kilo. Czyli pół Gloomhavena, powiedzmy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to gra o zarządzaniu korporacją produkującą smartfony. Jest to bardzo fajna tematyka i też powiedzmy szczerze, że taka na czasie bardzo, bo wszyscy korzystamy ze smartfonów coraz więcej, coraz częściej. Myślę, że w czasach jeszcze pandemii siedzenia w domu, no to wszyscy ciągle siedzą na telefonie i coś tam czytają. No a w tej grze jesteśmy jakby właścicielem, CEO korporacji produkującej właśnie różne smartfony i naszą rolą jest sprzedanie jak największej ilości telefonów na świecie i zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa. Musimy rozwijać się na różnych rynkach, zdobywać różne rynki zbytu, musimy wymyślać czy wynajdować różne technologie, bo telefony możemy sprzedawać dużo tanich telefonów, możemy mniej telefonów sprzedawać, ale droższych, które tam posiadają właśnie różne dodatkowe rzeczy, typu jakiś tam Wi-Fi czy Bluetooth, akurat Wi-Fi, to każdy telefon w dzisiejszych czasach ma. No ale w każdym razie różne technologie możemy rozwijać, które możemy do naszych telefonów pakować i dzięki temu te telefony możemy sprzedać innym osobom. Ustalamy ceny tych telefonów, no i konkurujemy z innymi graczami lub w trybie solo z automą. I próbujemy po prostu wygrać. Automat jest zrobiona w ten sposób, że możemy ją używać grając samemu, ale też możemy używać grając więcej osób. Po prostu jest to dodatkowy gracz jakby wirtualny, którego możemy wykorzystać w rozgrywce. Niezależnie, czy gramy, kiedyś gramy w dwójkę, a chcemy grać, mieć więcej osób na planszy, no to po prostu możemy sobie tego gracza dodatkowego wykorzystać. Co jest ważne, ta edycja ciężka smartphone INC to jest edycja rozszerzona, zresztą tu piszę nawet. Edycja polska rozszerzona zawiera dodatek aktualizacja 1.1 i dlatego to pudło między innymi jest takie duże. Bo oprócz gry podstawowej mam od razu w środku dodatek, który wprowadzał tam troszeczkę nowych rzeczy. Ja Wam pokażę, jak będę rozpakowywał to pudełko, zobaczymy sobie w środku. Ale między innymi jest właśnie druga plansza, przeznaczona dla mniejszej ilości graczy. Która jest jakby bardziej gęsta i wtedy bardziej ze sobą konkurujemy i bardziej czuć tą rywalizację. Czyli mam tutaj dwie plansze w środku, masę dodatków, masę wszystkiego. Więc zajrzyjmy sobie do środka, pokażę Wam, jak wyglądają elementy i zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda w środku. Tak wygląda pudło od Smartphone Incorporated. Jak już wspominałem, jest wielkie, duże, ciężkie. Tak mniej więcej wygląda gra, kiedy rozłożycie ją na stole. Wizualnie bardzo mi się podoba. Jest taka, nie wiem, ma taki klimat nowoczesny, technologiczny, smartfonowy. Jest od 14 roku życia, 45 do 60 minut i od 1 do 5 graczy. Z tym czasem nie wiem, czy na pewno zajmuje aż, znaczy tylko tyle, ale od razu Wam powiem, że to nie jest gra ciężkości takiego na przykład, nie wiem, Cooper Island czy jakiegoś tam Tehenu, dlatego że według skali Board Game Geek gra ma około poziom trudności niecałe 3, gdzie na przykład taki Cooper Island miał ponad 4, więc myślę, że jest to jednak mimo wszystko prostsza gra do opanowania. I tutaj mam instrukcję do podstawki. Ma 24 strony, ale widzicie, format ma taki oryginalny, niecodzienny, bo nie taka kwadratowa, tylko wygląda troszeczkę jak instrukcja właśnie do jakiegoś czy telefonu, czy jakiegoś takiego urządzenia technologicznego. Jest dużo instrukcji, znaczy dużo obrazków, ilustracji, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby tą grę opanować. Tu jest druga instrukcja do tego dodatku aktualizacja 1.1, który, tak jak już mówiłem, w polskiej wersji jest jakby od razu w jednym pudle. I ten dodatek tak naprawdę składa się z różnych modułów. Tutaj mamy na przykład dyrektywy, nowe technologie, żetony mini ulepszeń, jest nowa plansza dla 2 do 3 graczy, figurki SEO czy CEO, czy naszych szefów korporacji. I tak naprawdę te moduły możemy wykorzystywać wedle uznania i to jest też fajne, że możemy sobie na przykład dać moduł nowe technologie albo grać na przykład na tej planszy, możemy dodać dyrektywy.
Czyli to jest taki no, typ rozszerzenia właśnie fajny, bo pozwala nam wprowadzić te elementy, które po prostu na które mamy ochotę. Nie musimy tego wszystkiego jakby mieszać od razu i wszystkiego łączyć. Tu jest instrukcja do Steve'a, sztucznej inteligencji. Jest to dodatkowy przeciwnik, z którym możemy grać. Możemy grać z nim razem, grając solo, czy w jedną osobę, dodajemy sobie Steve'a. Ale jeśli gracie na przykład 2, 3 czy 4 osoby i chcecie, żeby na planszy był jeszcze jeden dodatkowy gracz, możecie bez problemu tego Steve'a wykorzystać jako takiego dodatkowego, sztucznego gracza, nawet w rozgrywce wieloosobowej. Tu jest planszetka, o, w tą stronę Steve'a, która tam mówi, jakie on tam akcje wykonuje i co on mniej więcej, w którym momencie sobie będzie robił. Tutaj macie zasłonki dla graczy, jest 5 korporacji, 5 różnych zasłonek. Jeśli gracie więcej osób, jeśli gracie solo, to nie ma znaczenia, ale jeśli gracie więcej osób, no to zasłaniacie się tutaj przed innymi graczami i planujecie sobie, jakie akcje będziecie wykonywać w danej rundzie, po to, żeby nikt inny ich nie widział. Tutaj macie też rozpisaną waszą unikalną taką jakby zdolność startową. Każda korporacja ma inną. Redberry. Każda korporacja ma inną, więc gra jest też troszeczkę asymetryczna, bo zaczynacie z troszeczkę różnymi warunkami startowymi. No i też zaczynacie w różnych miejscach jakby planszy waszą smartfonową ekspansję. Tutaj tych elementów jest troszeczkę dużo w pudełku i są też pomieszane, więc będę wam je pokazywał może niekoniecznie w jakiejś kolejności w takiej, jak wygląda rozgrywka w grze. Tutaj mamy kafelki z technologiami, które możemy rozwijać, czy powiedzmy wynajdować i potem wykorzystywać w naszych telefonach, czy w naszych smartfonach, które będziemy sprzedawać. One są dwustronne, więc sobie na początku losujemy stronę, którą będziemy je tam wykładać. Więc to też powoduje, że rozgrywka za każdym razem jest troszeczkę inna. I w dodatku tym aktualizacja 1.1 jest inny zestaw tych kafelków technologicznych, więc też regrywalność od razu rośnie. Tu jest planszetka do liczenia punktów, no to nie ma co pokazywać. I teraz mamy w środku dwie plansze. Patrzcie, ogromna, gruba plansza, dwuwarstwowa. Czyli wszystkie rzeczy, które będziemy sobie na tej planszy wykładać, wkładamy do odpowiednich tutaj przegródek, otworów i nic nam nie będzie się przemieszczało, latało, wypadało. Czyli jeśli mamy na przykład taką płytkę, wkładamy ją sobie tu i proszę, jak wygląda czadowo. Łatwo możemy ją wyjąć. Jest to super patent, super pomysł. Chciałbym, żeby więcej gier wykorzystywało takie plansze, bo często jest tak, że jak mamy dużo różnych elementów w grze i musimy coś tam na tej planszy układać, to gdyby większość gier była taka, właśnie miała plansze dwuwarstwowe, byłoby dużo łatwiej nad tym wszystkim zapanować. Aczkolwiek podejrzewam, że są pewnie droższe w produkcji i są droższe pewnie w, no też w transporcie, bo to było dużo ważne, głównie przez tą całą tekturę, która tutaj jest. I to jest wersja, wariant planszy, dla ten mniejszy, dla 2 do 3 osób. Jest tutaj po prostu, to jest sama Ameryka. Widzicie West Coast, Central States, Washington i tak dalej. Więc jest tutaj ciaśniej na tej planszy, jest mniej rynków zbytu. Więc jeśli będziecie grać 2-3 osoby, będziecie mieli większe takie jakby ciśnienie i wrażenie, że faktycznie z kimś konkurujecie. I jest jeszcze druga plansza. Ja to jeszcze wam pokażę może, zanim to złożę całkiem. O. Też plus jest taki, że na planszy rozpisane są po kolei wszystkie. Mamy 5 rund, a każda runda dzieli się na 8 faz. I te wszystkie fazy są tu rozpisane. Też możemy sobie tutaj znacznik po nich przesuwać, więc wiemy dokładnie, w której fazie się znajdujemy. I gra wszystko nam po kolei tłumaczy. Tutaj na przykład sobie wybieramy akcje, potem ustalamy ceny, produkujemy, transportujemy, sprzedajemy, zdobywamy punkty zwycięstwa i tak dalej. Więc tutaj właśnie trudność jest tej gry o tyle mniejsza niż w takich mega skomplikowanych grach euro, że nie mamy tutaj takiej krótkiej kołderki, że teraz mamy mnóstwo akcji, które byśmy chcieli wykonać, a tak naprawdę mamy tylko, nie wiem, na przykład 2 akcje do wyboru, czy 2 robotników, których możemy gdzieś tam na planszy wysłać i teraz nie wiadomo, się głowimy, zastanawiamy, co my tam możemy tak naprawdę zrobić z tymi 2 naszymi chłopkami, bo jest tyle akcji, które chcemy wykonać, a na wszystkie nie starczy nam opcji. Tutaj po kolei jedziemy, czyli wszyscy robimy akcje, znaczy wszyscy wybieramy akcje, nakaz wszyscy ustalamy ceny, po kolei się przesuwamy. Więc jakby gra prowadzi nas troszeczkę za rękę i mówi, co w tym momencie gry mamy robić. To nie znaczy oczywiście, że smartfon jest grą łatwą, dlatego że też trzeba kombinować, jakie telefony sprzedawać, gdzie je sprzedawać, komu i za ile. Bo możemy oczywiście sprzedawać, mówię, dużo
taniego badziewia, a możemy mieć telefony bardziej wypasione, no ale wtedy wiadomo, że cena jest droższa, ale sprzedając mniej możemy zarobić potencjalnie więcej. I tu jest ta plansza w wersji... Oj, widzicie tutaj, żeby nam się nie pomiotły plansze. W tej wersji XXL. Nie wiem, czy ja to w ogóle jestem w stanie jakoś rozłożyć, wam pokazać. Może chociaż jakiś fragment. Tu już widać, że mamy na tej planszy mamy cały świat. A to jest ciężkie, masakra. Mamy cały świat, już mamy USA, Kanadę i tak dalej, więc plansza jest po prostu... Ta mniejsza zajmowała 2/3 powierzchni tej planszy. Jest duża, ogromna. Też jest oczywiście dwuwarstwowa. I złożona wygląda tak, proszę. Ile tektury. I tutaj mamy różne elementy. Ja najpierw spróbuję wszystkie wyjąć. To jest akurat takie ulepszenia, które były w tym dodatku aktualizacji 1.1. Ale ja najpierw spróbuję wam to wszystko wyjąć i wytłumaczyć tak pokrótce. Dlatego, że to jest jeden fajny taki, znaczy nie jeden, jest więcej fajnych rzeczy, ale jeden z oryginalnych elementów na pewno jest taki, że na początku pierwszą rzeczą, którą robimy podczas każdej rundy, to jest, że jakby ustalanie, jakie akcje chcemy w danej rundzie wykonać i jakie akcje chcemy z jaką mocą jakby wykonać. I to jest tak, że my sobie układamy te dwie płytki, które każdy gracz dostaje takie same, według własnego uznania, przykrywając coś, zakrywając coś, jedną pod drugą, drugą na pierwszą i tak dalej. I w zależności od tego, co jest odkryte, takie będziemy raz, że produkować odpowiednią ilość surowców, ale też takie akcje będziemy mogli sobie wykonać. Jak tu mamy trzy tam ikonki transportu, więc jakby czyli będziemy mogli jakby większą, bardziej efektywnie tą akcję transportu sobie tutaj wykonać. A te kafelki, które tutaj były, to są dodatkowe takie kafelki ulepszeń, które możemy gdzieś tam zdobywać. Chociaż coś tu może pomieszałem, czekajcie, z drugiej strony zobaczę. Okej, to są te startowe dla każdego gracza, ale te takie żółte są bardziej uniwersalne i możemy je zdobyć w czasie gry. Jeśli mamy taki kafelek, możemy go sobie jeszcze dołożyć jakby jako trzecią warstwę, na przykład na te dwa, i wtedy mamy jeszcze inne akcje do wyboru. Czyli tak naprawdę zaczynamy z tymi samymi. Każdy gracz ma jeszcze taką unikalną płytkę, w zależności od tego, jaką korporację sobie wybrał. Ale w czasie gry to się zmienia, bo jeśli będziemy zdobywać te płytki ulepszeń różnych, to potem tak naprawdę my decydujemy, co chcemy, jakie akcje wykonać i od nas zależy, co będziemy robić. No jest to fajny patent, mamy trochę takiego Tetrisa. Tu jeszcze wam pokażę, to są takie specjalne płytki, właśnie płytki sprzedawców, które sobie możemy wziąć i w przypadku, kiedy gramy w mniejszą liczbę osób, niektóre z tych rynków, potencjalnych rynków zbytu, przykrywamy takimi płytkami i tutaj nie możemy sprzedawać jakby naszych telefonów. To powoduje, że jakby na planszy jest mniej potencjalnych rynków zbytu i gracze muszą bardziej ze sobą konkurować. No bo jeśli byśmy nic nie przykryli, jak grali dwie osoby, nawet na tej planszy, a już na tej dużej, to już w ogóle nawet nie mówię, to by było tak, że każdy mógłby sobie siedzieć w jednym rogu planszy i kompletnie ze sobą w ogóle nie mieć nic do czynienia. A dzięki temu, że w zależności od liczby osób przykrywamy niektóre rynki i powodujemy, że tutaj nie możemy tych telefonów sprzedawać, no to musimy się faktycznie potem z innymi graczami przepychać, konkurować i w cudzysłowie walczyć. I tu jest jeszcze jedna rzecz właśnie bardzo fajna, te pojemniczki. Ja teraz próbuję taki pojemniczek wyciągnąć, wam pokazać. Dobra, udało się. To jest taki zbiorczy pojemniczek na te wszystkie znaczniki, które mamy, czy jakieś tam te tekturki, które sobie będziemy gdzieś tam wypstrykiwać. Możemy sobie w tym trzymać. Mamy 5 znaczników, 5 kolorów jakby znaczników dla każdego gracza. Jest inny. No i to takie kosteczki, one mają różne kształty. To są bardziej nasze biura, które gdzieś tam, jeśli uda nam się na przykład otworzyć biuro w nowej lokalizacji, no to wtedy sobie taki znacznik też na planszy układamy. I tu jeszcze też pokażę raz. Widzicie, jaki to jest fajny patent, bo przez to, że to jest właśnie wszystko dwuwarstwowe, jeśli sobie bierzemy tą naszą taką wieżyczkę, domek, wkładamy sobie tak, o, i ona fajnie sobie na tej planszy leży, mam tu miejsce na różne rzeczy. Więc to jest ten pojemniczek taki bardziej ogólny, ale fajny jest jakby patentem to, że każdy gracz dostaje taki swój, który ma odpowiednie przedziałki, odpowiednie przegródki,
i my możemy sobie te wszystkie nasze znaczniki powkładać, posortować to wszystko. Tutaj zaznaczamy, ile mamy produkcji w czasie danej rundy. Tutaj wkładamy nasze kafelki, które zdobyliśmy i to jest super sprawa, bo raz, że to nam ułatwia jakby sortowanie elementów w ogóle w pudełku, bo sobie możemy te wszystkie rzeczy posortować, przygotować tak, że jak zaczynamy grę, no to każdy gracz ma już gotowe pudełeczko, wyciąga i kładzie na stół i już. A dwa, że też w czasie gry to na pewno ułatwia sprawę, bo nie musimy mieć żadnych pojemniczków, kubeczków, miseczek, żeby to wszystko na stole jakoś ogarnąć i przytrzymywać. Możemy sobie to wszystko wykorzystywać, te gotowe jakby pudełka wykorzystywać, więc to jest ekwiwalent takiego insertu, ale mówię, no bardzo fajny, bo ułatwia organizację wszystkiego. I tu jest jeszcze w woreczku, mamy takie dodatkowe kafelki, które są kafelkami w dodatku aktualizacji 1.1. I to są te nowe bonusy technologiczne, które możemy zdobyć, które jakby zastępujemy, którymi zastępujemy te, które były w podstawowej wersji. A tutaj są dodatkowe, to się nazywa dyrektywy, z tego co pamiętam. I to są dodatkowe cele, które możemy jakby osiągnąć w czasie gry. Tam w zależności od liczby graczy sobie pewnie liczbę tych dyrektyw losujemy na starcie. I gracz, który osiągnie taką dyrektywę pierwszy, na przykład posiadaj dwa różne patenty, albo tu mam na przykład sprzedaj co najmniej 10 naszych telefonów w jednej rundzie i tak dalej, i tak dalej. Osoba, która zdobędzie taki kafelek, jakby wykona pierwsze to zadanie, które tutaj jest, to tego zdobywa i na końcu dostaje dodatkowe punkty zwycięstwa. To jest też fajną sprawą, bo mamy dodatkową rzecz, o którą warto walczyć, jakby warto wykonywać wtedy różne rzeczy, kierując się trochę tymi płytkami, bo możemy zdobyć dodatkowe punkty. I teraz tak, tu jeszcze mamy kartonowe żetoniki naszych CEO, czyli szefów naszych korporacji, które sobie tutaj odpowiednio jakoś tam składamy. I też właśnie w tym dodatku, aktualizacja 1.1, są niektóre z tych bonusów technologicznych, które możemy zdobyć, pozwalają nam tutaj chodzić, jakieś akcje robić powiązane z tym naszym CEO. On się znajduje w odpowiedniej lokalizacji na planszy, gdzieś tam w jakimś regionie. Jeśli wtedy on tam się znajduje, możemy jakieś bonusy z tego tytułu czerpać. A tu są jeszcze te kafelki patentów, które też rozkładamy na planszy w odpowiednim miejscu. Widzicie, że jest tego masa, jest tego naprawdę dużo, no przynajmniej tak się wydaje. Jak to wszystko się pewnie posortuje, to jakoś będzie miało to ręce i nogi. Zapraszam na mój Instagram, zapraszam na mój Twitter, na Facebooka. Tam opiszę moje wrażenia z gry. Jeśli w momencie, kiedy sobie to wszystko posortuję, nauczę się grać, zagram, pogram i tak dalej, to napiszę co jak. Wrzucę też tam zdjęcia z gry. No wydanie jest super. Jeszcze to jakby na końcu powiem raz, że bardzo fajnie, że to jest wydane u nas w jednym pudle, dlatego że no na zachodzie smartfon był wydany najpierw podstawka, potem ta aktualizacja. To jest fajnie, bo mam wszystko w jednym pudełku, wszystko kompletne i no miło by było, gdyby większość gier, kiedy u nas wychodzi na z pewnym jakimś opóźnieniem w stosunku do tego, co jest na zachodzie, od razu wychodziła w takim zbiorczym pudle z dodatkami, bo raz, że nie trzeba, mamy potem 10 pudełek na półkach z różnymi dodatkami, a dwa, że no fajnej, korzystnej cenie mamy od razu grę razem z rozszerzeniem. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnego razu. Cześć!